Rozmawiamy o podróżach, no bardzo długich. Zastanawiam się, co podróżnik, który chce pojechać dookoła świata, zabiera ze sobą i w czym to zabiera? Jak się pakujesz? No, w pierwszą podróż dookoła świata wyruszyłem oczywiście z plecakiem i tego też się trzymałem i trzymam do tej pory, żeby zawsze z plecakiem. Unikam walizek i nie chcę mieć w podróży walizki, ponieważ jest to niewygodna forma. Ona jest może wygodna, żeby przemieścić się z lotniska do hotelu, do taksówki i wiele osób podróżuje w ten sposób z walizkami, jeżeli ma się wszystko zaplanowane. Natomiast jeżeli ja docieram w miejsca, gdzie szlaki turystyczne nie przebiegają, gdzie turyści nawet nie docierają, gdzie często nie ma nawet chodnika ani asfaltu, to gdzie ja bym miał tą walizkę, w jaki sposób miałbym ją ciągnąć na tych kółkach, więc musiałbym ją po prostu unieść. Czyli po pierwsze plecak, a nie walizka. Jak duży plecak? Ja mam ze sobą plecak, który ma taki komin i może pomieścić nawet 80 litrów. Ale jak go zredukuję, no to tam 40 litrów przeważnie mam, 40-50 litrów. To jest taka rezerwa, że jak naprawdę dużo nazbieram jakichś dodatkowych rzeczy w podróży, no, chociażby pamiątek, to mam gdzie to upchnąć i jak mam jak rozwinąć komin, żeby tam weszło nawet 80 litrów. Ale nie ma takiej potrzeby na krótkie, paromiesięczne podróże, żeby brać taki duży plecak. 40 litrów to jest malutko, jak tak się popatrzy na walizki, które ludzie ze sobą ciągną, nawet na plecaki, które mają chociażby ludzie chodzący po górach. Na początku miałem może i nawet 60 litrów i zabierałem ze sobą bardzo dużo rzeczy, nawet za dużo. I każda kolejna podróż to było coraz mniej tych rzeczy w plecaku, a nie coraz więcej. Po prostu uczyłem się takiej ekonomii, że każdy zabrany dodatkowy, nie kilogram, ale nawet gram niepotrzebnej rzeczy, której nie użyję, to jest dodatkowe dźwiganie. I teraz jeżeli wiele kilometrów ja muszę przemierzyć pieszo, czy jak jest sytuacja, że nawet trzeba gdzieś przemieścić się autostopem, bo nie docierają tradycyjne środki komunikacji, no to wtedy się ten każdy gram, każdy kilogram odczuwa. I to wtedy zmotywuje mnie do każdej kolejnej podróży, żeby ten plecak był jak najlżejszy, jak najmniej tam było jakichś sprzętów. To co jest w tym plecaku? No zacznijmy może tak, no od ubrań, trzeba mieć jakieś ubrania na zmianę. Tutaj też staram się ze sobą brać te ubrania akurat jak najgorsze, zużyte, nie wyglądające atrakcyjnie, ponieważ nie potrzebuję też prowokować za granicą w dzikich, dziwnych miejscach złodziejaszków, że jestem jakimś bogatym turystą, więc to jest taka też może i porada i moje spostrzeżenie, które przez wiele lat udało mi się odkryć, żeby nie prowokować i nie mieć za ładnych chociażby ubrań, już nie mówię o innych jakichś tam rzeczach, zegarkach czy innych jakichś wisiorkach. Nie zabieram też za dużo tych ubrań, bo też nigdy nie wiem, w jakie strefy klimatyczne zajadę. Często odbywa się ta moja podróż dookoła świata nie tylko wzdłuż równoleżników, ale jeżdżę też na północ, na południe i czasami wpadam w strefy zarówno dużego zimna, jak i wielkiego ciepła. Więc biorę takie ubrania pośrednie. Jak mi jest gdzieś zimno, no to staram się wtedy coś dokupić cieplejszego, a jak jest znowu mi za gorąco, to za parę złotych, za parę dolarów można w Azji chociażby, czy w innych, na innych kontynentach kupić lekkie, przewiewne ubranie. Więc tych ubrań naprawdę nie trzeba dużo. Kosmetyki też redukuję. Często się też podróży chociażby nie golę, to też powoduje, że już mogę zredukować kolejną ilość rzeczy w mojej kosmetyczce. Też zabieram zawsze małe, minimalne ilości, bo chociażby na lotniskach wszyscy dobrze wiemy, że powyżej 100 gram płyny zostają skonfiskowane, zabrane lub wyrzucone. Bywają też takie miejsca i się spotkałem z tym, że nawet jest to 50 gram na niektórych lotniskach, co też już myślałem, że już jestem tak minimalistą, tak, że już potrafię wszystko przewidzieć, się zabezpieczyć, a tu się okazuje, że 100 gram za dużo, ma być 50 gram, więc to też nie jest takie znowu proste, bo na przykład w Polsce ciężko kupić małe pianki do golenia czy jakieś małe płyny, no ale
Mam kolekcję takich miniaturek. Często też z hoteli, jak nie zużyję w hotelu, to biorę takie małe szampony, czy małe płyny, małe mydełka. Więc ta kosmetyczka też jest malutka. Później dużo też miejsca w moim bagażu zajmuje i też troszkę waży elektronika, bo staram się z małym laptopem zawsze podróżować, żeby mieć dostęp do internetu, czy możliwość zgrania zdjęć, materiałów wideo. Staram się też dokumentować wyjazdy, więc też ładowarki, baterie i osprzęt do kamer wideo czy aparatów fotograficznych, to myślę najwięcej waży w moim bagażu, bo to jest zdecydowanie cięższe niż ubrania, prawda? Czyli ważne są te wspomnienia później, żeby je odtwarzać. Wspomnienia dla mnie, ale też ważne jest dla mnie też to, aby się swoimi doświadczeniami z podróży, z wypraw wysokogórskich dzielić z bliskimi i nie tylko, i z innymi ludźmi, którzy też pragną podróżować, marzą o podróży, o podróżach, marzą o górach, chcieliby to realizować, chcą podglądać, chcą zobaczyć, ale też zarówno dla tych osób, które nie wybierają się ani w góry, ani w dalekie podróże, ale po prostu chcą ten świat zobaczyć z perspektywy komputera, zobaczyć przez pryzmat właśnie z wykonanych zdjęć, czy materiałów i filmów, które przywiozę. Ubranie w niewielkim stopniu, kosmetyczka mini, trochę sprzętu, coś jeszcze, jedzenie? Jedzenia mało. Żelazna racja jakaś? Jest jakieś tam minimum takie, jakieś parę batonów, czy jakieś kilka jabłek, które lubię zawsze w podróży mieć, bo one zarówno są i mogą zastąpić czasem trochę wody, bo jednak są wilgotne, ale też nie niszczą się tak jak banan na przykład, bo jabłko jest twarde, więc łatwo w plecaku go gdzieś tam wrzucić. Więc staram się mieć na tyle tego jedzenia, żeby jeden dzień bez jedzenia przetrwać co najmniej, jeżeli gdzieś nie będę miał takiej możliwości. Buteleczka wody, to też staram się zawsze przy sobie mieć. I to chyba są główne rzeczy, bo jest dużo innych jakichś tam drobiazgów, ale nie pakowałem się do tej pory jeszcze z listy, że mam listę, co mam w taką podróż dookoła świata zabrać, bo czasami spontanicznie już na przykład wiem, że teraz pasuje albo mam czas, możliwości wyjechania. Następnego dnia wyjeżdżam, w nocy potrafię się w 2-3 godziny spakować w podróż dookoła świata, więc moje pakowanie wygląda tak, biorę plecak, otwieram po kolei każdą szafkę, zaglądam, o to mi się przyda, to się nie przyda, to wezmę, to nie wezmę. Uzbiera się 40 litrów i jedziemy dookoła świata. Może teraz już nawet nie 40, nawet i mniej i można jechać dookoła świata. Reszta zawsze jest do kupienia po drodze lub gdzieś ktoś zawsze może pomóc, użyczyć. Także też nie jest tak, że jak się czegoś nie weźmie, jak nie weźmiemy szczoteczki do zębów, podróż dookoła świata, to się świat nie zawali. Bo taką jednorazową to można otrzymać w hotelu albo kupić w pierwszym lepszym sklepie, a jak nie ma sklepów, no to też jeżeli jeden dzień zębów nie umyjemy, to nie umrzemy.